Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na wydarzenia tygodnia. Spędzał czas nad wodą ze znajomymi, ale w pewnym momencie stracili go z oczu. Jak się wkrótce okazało, 57-latek utonął. Legnicy strażacy apelują o rozsądek do osób zażywających letniego wypoczynku i zaznaczają, że nie ma dnia, by ich specjalistyczna grupa nie musiała interweniować w podobnych przypadkach. To kolejny już tego lata tragiczny finał wyprawy nad niestrzeżone kąpielisko w regionie. Tym razem w Szczytnikach nad Kaczawą utonął 57-latek, który przyjechał tam ze znajomymi. Zgłoszenie dotarło do legnickich strażaków w niedzielę przed godziną 13. W pierwszej kolejności na miejsce zdarzenia została wysłana nasza grupa specjalistyczna wodno-nurkowa. Tam na miejscu doszło do przeszukania dna zbiornika. Odnaleziono osobę i ewakuowano na zewnątrz. Została ona natychmiast przekazana zespołowi pogotowia ratunkowego. Mężczyzny niestety nie udało się uratować. Biorący udział w akcji nadkaczawscy strażacy ponownie przypominają więc, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, szczególnie w miejscach, gdzie nikt nad nim nie czuwa. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi przy wypoczynku nad wodą. Nie ma praktycznie dnia, w którym by nasza grupa specjalistyczna wodno-nurkowa nie wyjeżdżała w celu poszukiwania osób zaginionej nad wodą. Co istotne, żelazną zasadą powinno być stronienie od alkoholu. Jak ustalili legnicy policjanci, 57-latek przebywał na miejscu ze swoimi znajomymi, mając zgodę właściciela tamtejszej działki. Tuż przed wejściem do wody pił alkohol. Młody mieszkaniec powiatu legnickiego podczas rowerowej przejażdżki po wąwozie myśliborskim uległ poważnemu wypadkowi. 23-latek doznał urazu głowy i do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby otrzymały informację o wypadku w sobotnie popołudnie. Młody mężczyzna spadł z jednośladu i doznał poważnego urazu głowy. Znaleźli go spacerujący po wąwozie turyści. Jak się okazało, rowerzystą był 23-letni mieszkaniec powiatu legnickiego. Jak ustalili policjanci, mężczyzna był trzeźwy, był przytomny, jednak nie pamiętał, co się wydarzyło. Do wypadku doszło na samym szczycie trasy prowadzącej przez wąwóz, dlatego dojazd karetki na to miejsce był niemożliwy. Postanowiliśmy dalej udać się na piechotę z całym sprzętem, z deską ortopedyczną do poszkodowanego. Na miejscu zespół ratownictwa medycznego, ratownicy opatrzyli go, pomagaliśmy im zarówno w transporcie, jak i w zaopatrzeniu osoby poszkodowanej rowerzysty. Następnie znieśliśmy poszkodowanego do karetki. W związku z problemami z dojazdem do rannego przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Maszyna wylądowała na polanie nieopodal parkingu przy wąwozie myśliborskim. 23-latek został przetransportowany do szpitala w Legnicy. Jaworska policja prowadzi w tej sprawie postępowanie przygotowawcze, mające na celu wyjaśnić wszelkie okoliczności tego zdarzenia, a przede wszystkim jego przyczynę. To nie pierwszy tego typu wypadek, do którego doszło na terenie wąwozu. Wiem, że tutaj był również wypadek, tutaj na samym parkingu. Stąd apel służb ratowniczych, zarówno Straży Pożarnej, Policji, jak i Pogotowia Ratunkowego o rozwagę i zachowanie wszelkiej ostrożności na szlaku w wąwozie myśliborskim. Służby apelują przede wszystkim o noszenie kasku w trakcie jazdy. 50-letnia Lubinianka ugodziła nożem swojego 40-letniego znajomego. Pomimo natychmiastowej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu. Motywy zbrodni jak na razie nie są znane. Sprawą zajmuje się prokuratura. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy 14 sierpnia w jednym z bloków przy ulicy Drzymały w Lubinie. Jak ustalili policjanci, podczas libacji alkoholowej pomiędzy 50-latką a 40-letnim mężczyzną miało dojść do kłótni. Pokrzywdzony został ugodzony nożem w okolicę brzucha. W ciężkim stanie został przetransportowany przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Niestety pomimo natychmiast podjętej operacji lekarzom nie udało się go uratować. Podejrzana uciekła z miejsca zbrodni i ukryła się w mieszkaniu u sąsiada. Intensywne nocne czynności lubińskich policjantów i prokuratora doprowadziły do zatrzymania w tej sprawie dodatkowo jeszcze trzech osób. Kobiet w wieku 34 i 55 lat, a także mężczyznę w wieku 53 lat. Wszystkie trzy osoby, które pomagały ukryć się 50-latce, usłyszały zarzuty. 3 miesiące w areszcie spędzi również 55-letnia kobieta, podejrzana o niepowiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o usiłowaniu popełnienia zbrodni zabójstwa. Wobec 53-latka prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji za utrudnianie postępowania karnego, przede wszystkim ukrycie podejrzanej i wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy. 34-latka została przesłuchana w charakterze świadka. Sąd zastosował tymczasowy 3-miesięczny areszt dla podejrzanej o zabójstwo 50-latki.
W ręce polkowickich policjantów trafił wreszcie poszukiwany listem gończy mężczyzna. Były mieszkaniec Przemkowa jest podejrzany o wyłudzanie podatków i ukrywał się na terenie województwa zachodniopomorskiego. 51-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez prokuraturę rejonową w Łobzie. Polkowiccy mundurowi starali się go intensywnie szukać, aż wreszcie się udało. Ostatecznie zakrojone na szeroką skalę czynności operacyjne doprowadziły do zatrzymania tego mężczyzny na terenie Szczecina. Wszystko było możliwe również dzięki wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Były mieszkaniec Przemkowa nie krył zdziwienia, kiedy mundurowi zjawili się w Szczecinie, aby go zatrzymać. Mężczyzna bezpośrednio po zatrzymaniu został doprowadzony do najbliższego aresztu śledczego, gdzie będzie oczekiwał na dalsze decyzje organów wymiaru sprawiedliwości w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw związanych z wyłudzaniem podatków. 51-latek miał dokładniej dopuszczać się wyłudzania podatku VAT oraz licznych oszustw innego rodzaju. Sceny jak z dobrego filmu grozy rozegrały się kilka dni temu w Polkowicach. 51-letni mężczyzna groził swojemu znajomemu, że zabije go maczetą. Na szczęście nie doszło do tragedii, a agresor trafił w ręce policjantów. Do zdarzenia doszło w jednym z polkowickich mieszkań, gdzie spotkali się dwaj skonfliktowani na tle finansowym mężczyźni. Konfrontacja mogła zakończyć się tragicznie. Początek całej sytuacji miał miejsce na terenie jednej z posesji w Polkowicach. To właśnie tam 51-letni mieszkaniec Polkowic, trzymając w ręku maczetę, ruszył w kierunku swojego 41-letniego znajomego i kierował wobec niego groźby pozbawienia życia. Mężczyzna bezpośrednio po zgłoszeniu został zatrzymany przez polkowickich policjantów i usłyszał ostatecznie zarzut kierowania gruźb karalnych, za co może spędzić w zakładzie karnym nawet 2 lata. O tym, jaki wyrok ostatecznie usłyszy mężczyzna, zdecyduje jednak sąd. Woda zniszczyła zapasy, które od miesięcy gromadzili, by pomagać zwierzętom. Kilka dni temu wskutek awarii siedziba Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Lubinie została zalana. Potrzebna jest pomoc. 13 sierpnia w wyniku awarii zapasy Lubińskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zostały zalane przez wodę. Zbliża się sezon jesienno-zimowy, najtrudniejszy okres dla porzucanych zwierząt. W naszej siedzibie była sterka rury, która zalała nam cały magazynek, gdzie mieliśmy wszystkie leki, medykamenty, wszystkie karmy, niekarmy, wszystko praktycznie, co udało nam się uzbierać, żebyśmy mogli pomagać zwierzakom, wszystko zostało zalane. Plus mieliśmy wszystkie koce, materace ociepleniowe, które używamy na zimę, żeby zabezpieczyć koty wolnożyjące, więc wszystko praktycznie zostało zalane i startują, że tak powiem, od zera. Lubiński TOS tworzy 20 wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas, serca i domy, aby choć przez chwilę zapewnić miejsca zwierzętom odebranym podczas interwencji czy porzuconym znajdą. W tym roku to smutne zjawisko bije rekordy. Aktualnie mamy ponad 150 zwierzaków, jest to 100 kotów, 20 chorych, około 30 zwierząt w gryzoni plus 20 psów, które wymagają leczenia i wydania do adopcji. Najbardziej potrzebne są karmy dla psów i kotów, a także koce, ale nie tylko. Potrzebujemy na pewno domów tymczasowych dla zwierzaków, gdzie ludzie mogliby się ogłaszać i moglibyśmy przewozić do nich swoje zwierzaki. Również poszukujemy miejsca, gdzie moglibyśmy stworzyć taki mniejszy azyl, gdzie moglibyśmy postawić kilka boksów, gdzie moglibyśmy ulokować zwierzątka po interwencjach, pieski, ewentualnie kotki, które mogłyby na tym czasie po prostu być tam przetrzymywane i po prostu to przyspieszyłoby nam działanie interwencyjne, bo na chwilę obecną my nieraz nie mamy po prostu gdzie tych piesków ulokować, a takie miejsce, gdyby gdzieś moglibyśmy postawić tych parę klatek gdzieś tam boksów, no to na pewno dużo by nam pomogło. Lubiński TOS prowadzi zbiórki internetowe, liczy się każda złotówka. Aby przekazać karmę lub koce, wystarczy zadzwonić pod jeden z podanych numerów. W najbliższą niedzielę na parkingu przy basenie koło szkoły podstawowej nr 4 w Lubinie, a także w Legnicy przy ulicy Tadeusza Kościuszki 25 odbędą się zbiórki rzeczy dla potrzebujących zwierzaków z lubińskiego TOZ-u. Prokuratura postawiła 4 zarzuty mężczyźnie, który w marcu tego roku spowodował wybuch w jednym z mieszkań przy ulicy Oriona w Głogowie. Oskarżony nielegalnie przechowywał w mieszkaniu materiały wybuchowe, broń i amunicję. Feralnego dnia miał przy nich majstrować i spowodował eksplozję. Do wybuchu w bloku przy ulicy Oriona w Głogowie doszło 25 marca tego roku. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 51-letni mężczyzna, który składował w domu nielegalnie niebezpieczne materiały w postaci m.in. granatu bez zapalnika. Prokurator uznał, że tym mógł spowodować zdarzenie niebezpieczne dla zdrowia i życia wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach. Na domiar tego w chwili eksplozji w mieszkaniu znajdowała się 3-letnia córka oskarżonego, dlatego śledczy postawili mu zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dziecka. W ten sposób, że przy użyciu wkrętarki akumulatorowej próbował oczyścić pocisk nieustalonego kalibru z zawartością materiału zapalającego poprzez jego nawiercenie w pomieszczeniu, w którym przebywała małoletnia.
w którym to pomieszczeniu na podłodze, na meblach znajdowały się amunicja, jej części, głowica granatnika, pancerz, faust. I w związku z tym doprowadził nieumyślnie do eksplozji pocisku i spowodowania obrażeń u małoletniej w postaci licznych drobnych ran całego ciała oraz rozległej rany szarpanej prawego podudzia. Śledczy zbadali także, skąd mężczyzna posiadał arsenał amunicji i materiałów wybuchowych w domu. Okazało się, że nielegalnie poszukiwał też skarbów, za co usłyszał czwarty zarzut. Bez wymaganego zezwolenia poszukiwał ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wykrywacza metali, w wyniku czego wszedł w posiadanie szeregu przedmiotów, między innymi 35 kulek muszkietowych, 10 sztuk plomb kupieckich, 6 fragmentów pocisków, klamry pasa, krzyża żelaznego, pozłacanego krzyżyka oraz 249 monet oraz innych przedmiotów. To jest o czyn z artykułu 109c ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami. Krzysztof P. po wybuchu trafił tymczasowo do aresztu, w którym przebywa do dziś. Za zarzucane czyny grozi mu surowa kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Wracamy do sprawy 13-letniej legniczanki, której pies w ciągu jednego dnia pokryzł dwoje dzieci. Amstaff przebywa w schronisku, skąd może trafić do nowych właścicieli. Tymczasem jego poprzednia, nieletnia opiekunka stanęła już przed sądem. 13-latka została już przesłuchana w sprawie wydarzeń z 22 maja, gdy wyprowadzana przez nią na spacer suka rasy Amstaff w ciągu zaledwie kilku godzin pogryzła 10-letniego chłopca i 11-letnią dziewczynkę. Do wydarzeń doszło na legnickim Tarninowie i skutki najdotkliwiej odczuła dziewczynka ugryziona w policzek. Odbyło się posiedzenie w tej sprawie i sąd przesłuchał na niej nieletnią i następnie zarządził przeprowadzenie dalszego postępowania dowodowego. Sąd uznał, że dla wyjaśnienia sprawy konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności dowodowych poza rozprawą. Dopiero później zostanie wyznaczony ostateczny termin, by sprawę zakończyć. Szerszy komentarz jest niemożliwy, zaznaczają przedstawiciele Sądu Okręgowego w Legnicy. Sprawy dotyczące nieletnich są prowadzone z wyłączeniem jawności, stąd też mam bardzo ograniczoną możliwość wypowiadania się na temat szczegółów. Przypomnijmy, że choć 13-letnia opiekunka psa stanęła już przed sądem, jej matka dotychczas nie stawiła się na wezwanie policji. Teraz jest wzywana ponownie i już po raz trzeci. Ma to zrobić do końca sierpnia bieżącego roku. Tymczasem pies trafił najpierw na obserwację weterynaryjną, a później do schroniska dla zwierząt bezdomnych. Jak usłyszeliśmy od jego pracowników, zrobił duże postępy w kontaktach z ludźmi i tylko od opinii psiego behawiorysty zależy, czy będzie mógł trafić do adopcji. Niemal dwa miesiące po ataku na ukraińską parę w centrum Legnicy policjanci nadal szukają sprawców. Nie pomogły zebrane w sprawie dowody czy zeznania świadków, dlatego funkcjonariusze publikują wizerunek jednego z agresorów i proszą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Przypomnijmy, w ostatnią niedzielę czerwca para obywateli Ukrainy jadła obiad w restauracji w centrum miasta. Po chwili z inicjatywy dwóch Polaków doszło między nimi do awantury. O sprawie zawiadomili policję przedstawiciele ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Oni zaatakowali to małżeństwo, rzucali talerzami w kierunku tej kobiety. Jeden z nich rzucił butelką. Wtedy zareagowali pracownicy restauracji. Niemal dwa miesiące po zdarzeniu legnicka policja wciąż nie zatrzymała agresorów. Stróże prawa uzyskali już jednak zgodę na publikację wizerunku jednego z podejrzanych zarejestrowanego przez kamerę wewnątrz lokalu. Mężczyzna przedstawiony na zdjęciu jest jedną z osób, co do której istnieje podejrzenie, iż publicznie znieważył inne osoby co do ich przynależności narodowej oraz naruszył ich nietykalność cielesną. Ten krok ma pomóc w zakończeniu sprawy. Przedstawiciele ośrodka, który złożył zawiadomienie, nie mają wątpliwości, że właśnie upublicznienie wizerunku to najszybszy sposób na dotarcie do podejrzanych. My bardzo często, publikując wizerunki tych ludzi, szybko dostajemy zwrotną informację na temat tego, kim oni są, często gdzie mieszkają, czasami nawet, nie wiem, numer PESEL dostajemy. Sprawcy, o ile uda się ich zatrzymać, odpowiedzą za przestępstwo znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej ze względu na narodowość, za co grozi 3-letnia odsiadka. Nieoceniona będzie jednak pomoc zarówno osób rozpoznających mężczyznę ze zdjęcia, jak i świadków, do których policjanci dotychczas nie dotarli. Wszystkie osoby, które mogą nam pomóc w identyfikacji i zatrzymaniu sprawcy, są proszone o kontakt z oficerem dyżurnym, oficerem prasowym bądź naczelnikiem Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko i Zdrowiu Komendy Miejskiej w Policji w Legnicy.
Osobom, które mogą mieć wiedzę na ten temat, przypominamy, że do zdarzenia doszło 28 czerwca między godziną 17 a 17.30 w restauracji Cyrus Kebab. Dwóch amatorów cudzych aut wypatrzył inny czujny mieszkaniec z Lubina. Mężczyźni próbowali włamać się do samochodu zaparkowanego na jednym z niestrzeżonych parkingów na terenie miasta. Świadek zdarzenia błyskawicznie zaalarmował funkcjonariuszy policji. Na miejsce niezwłocznie wysłano patrol prewencji. Policjanci, dojeżdżając na parking wskazany przez zgłaszającego, zauważyli dwóch mężczyzn, którzy faktycznie usiłowali dokonać kradzieży z włamaniem samochodu marki Audi. Sprawcy zdążyli uszkodzić wkładkę zamka oraz powłokę lakierniczą pojazdu. Obaj sprawcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Podejrzani to mieszkańcy Lubina w wieku 25 i 42 lat. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że starszy z nich jest poszukiwany przez prokuraturę rejonową w Lubinie. Dodatkowo podczas przeszukania pojazdu, którym na miejsce przestępstwa przyjechali sprawcy, policjanci ujawnili i zabezpieczyli maczetę z rękojeścią i broń palną. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli też zarzuty. 25-latek odpowie za usiłowanie kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 42-latek, który był już wcześniej karany i działał w warunkach recydywy, dodatkowo za posiadanie broni palnej bez zezwolenia może spędzić za kratkami powyżej 10 lat. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.